I właśnie, wracamy w takim razie do naszej rozgrywki i po pierwsze pokażę wam błąd, spory błąd, który popełniłem. Bo wydaje mi się, że ta misja była do zrobienia przy naszej obecnej technologii. Ten powrót z Moona z pojemnikami z tajemniczym GU. Ale przesadziłem z bateriami. Po prostu przesadziłem z bateriami. Wczytajmy lejkę 6. Ok, jeszcze raz obliczyłem, dokonałem obliczeń i tak. Podróż na Moona w jedną stronę to jest 8 godzin, czyli w dwie strony powiedzmy 16. Dodajmy także 2 godziny na jakieś tam manewry, jakieś tam niespodzianki, niespodziewane sytuacje, czyli 18 godzin. Przy tych naszych obecnych bateriach, tych. Jedna mieści 800 jednostek energii, czyli potrzebujemy tylko 3,5 na całą misję. 3,5 takich baterii. A zobaczmy, ile ja ich dałem tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Plus te bocznie doczepiane baterie. I plus ta mała bateria tu. Ja dałem te baterie tak na oko, bo chciałem też robić badania grawitacyjne. A to jest przesada. To strasznie zwiększyło ciężar tych naszych dwóch członów. I dlatego się nie udało. Tak więc moglibyśmy teraz teoretycznie odchudzić ten sam pojazd i powtórzyć tą misję, ale nie. Najpierw sobie pomożemy odblokowując jeszcze jedną technologię. I pierwsze co dzisiaj zrobimy, to powrócimy na Minmusa. Na Minmusa, na którym nie dokonaliśmy zbyt wielu badań naukowych. Jak pamiętamy, kiedy tam dotarliśmy, to mieliśmy energii na styk. Chwilę, czytam sobie tutaj ten plik z badaniami. Tak, na Minmusie wykonaliśmy wszystko, co możliwe, jeżeli chodzi o badania temperatury, ciśnienia. Zrobiliśmy też badanie sejsmiczne, czyli nie musimy tak naprawdę po raz kolejny lądować. Jednak grawitometrem zbadaliśmy tylko 4 biomy, a możemy zbadać jeszcze raz, dwa, trzy. 4-5. Tak więc to będzie chyba cel tej naszej kolejnej misji. A więc tak, naszym głównym planem na najbliższą przyszłość jest załogowe lądowanie na powierzchni Moona w stylu Apollo. Potrzebujemy jednak tych trzech technologii. Tak więc teraz wyślemy pojazd na Minmusa. Do kolejnej technologii brakuje nam tylko 11 punktów nauki. Czyli na Minmusie na pewno te punkty zdobędziemy. Odblokujemy tą technologię, która zwiększy limit wagowy do 600 ton i wtedy powtórzymy misję z GU na Moonie. Dobra, wracamy do hangaru, budujemy szybko nasz orbiter Minmusa, który nie będzie musiał, tak jak mówiłem, lądować i tyle. Dobra, jeszcze raz. Komputer sterujący Hex. Teraz budujemy tylko orbitera, tak więc cierpliwość i budowa tego pojazdu zajmie nam chwilę. To strukturalne przejście. Tyle paliwa chyba powinno nam wystarczyć. Potrzebujemy także energii. Zresztą energię to zobaczymy za chwilę. Podróż na Minmusa trwa właśnie. Na Moona w jedną stronę trwa 8 godzin. A na Minmusa 33 godziny. 32, 33, czyli tutaj będziemy potrzebowali dużo więcej energii. Potrzebujemy jednak także systemu RCS. Tak więc dajmy. Ten to jest chyba zbiornik, tak? Dajmy tutaj także SAS i baterie. Na razie damy tylko kilka. Potem dokonamy obliczeń i sprawdzimy, jak to jest na poprzednim członie. Ok. Silnik, czyli tutaj LV420. Nie potrzebujemy potężnej mocy. Dysze RCS. Antena oczywiście. A, no i grawitometry, nie? Dajmy je tutaj, chyba najłatwiej będzie kliknąć. Antena. I to było na tyle. Nie wiem, czy chyba niczego tu już więcej nie potrzebujemy. Dajmy jeszcze jakiś aerodynamiczny może nos. Coś takiego.
Chyba mamy wszystko, czego potrzebujemy, o ile się nie mylę. Dużo ziemniaków trzeba zabrać w kosmos. No już powoli... Te pierwsze baterie niby opierały się na ziemniakach. Ale nie, już idziemy z technologią do przodu. Mamy już trzecią generację baterii. Troszkę bardziej efektywne. Dobra. Dołączmy w takim razie do tego naszą rakietę. Moglibyśmy nawet jeszcze dodać coś. Limit wagowy. Jeszcze daleko do limita wagowego. Limitu wagowego. 5, 6, 7. Czyli jeszcze dwie moglibyśmy zamontować. Ewentualnie moglibyśmy tutaj dać silnik LVT-30 z alternatorem. On by wytworzył energię, mógłby, gdybyśmy odłączyli ten człon, to ten moglibyśmy troszkę załadować tym silnikiem. Minus jest taki, że ten silnik jest mniej efektywny, ale chyba tak zrobimy. To jest nowa koncepcja, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Czyli ten silnik jest mniej efektywny, mniej ekonomiczny, ale załaduje baterie w jakimś tam stopniu. To więc spróbujemy tak zrobić. Okej, czyli mamy ile? 7 tych baterii. Te możemy odrzucić w sumie. One są mniej efektywne. Tutaj się boję... A właśnie, ten silnik jest niestety także większy, czyli to może być niestabilne. Nasza rakieta może się tu zginać paskudnie. I też nie mam za bardzo jak tego połączyć wspornikami. Chyba nie da rady. A może i da. Dobra, startujemy. Tu się boję, że nasza rakieta może się przegiąć, no ale zobaczymy. Na razie jest okej. Paliwa, aha, już końcówka, okej. Dobra, lot przebiega spoko, na razie. Separacja członu. I tutaj już tym będzie się sterowało komfortowo. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. O, przesadziłem. To strasznie. Tam więc ja chyba nawet troszkę poczekam z wykończeniem tej orbity. McGregor, witam. Witamy też Tostera i Norbixa. Zaprogramowałem manewr. A kurde, racja. Okej. Okay. A, bo faktycznie Moon może nam przeszkodzić w sumie w wykonaniu tego manewru. Ale to jest praktycznie z tego samego miejsca. Okej, okay, to nie jest idealnie, bo wtedy wylecimy na apoapsę. I stracimy czasu, tak więc ja wolę w sumie wypalić więcej paliwa. Żeby szybciej dotrzeć do Minmusa. Bo mamy dużo paliwa, a mało energii. Okej, okay, dobra, to będzie troszkę bardziej skomplikowane, moi drodzy, ponieważ wykorzystamy tutaj także troszkę grawitację Moona, czyli... tak, najpierw wejdziemy w strefę grawitacyjną Moona i potem dotrzemy do Minmusa. Okej, okay, no komplikacja, ale powinno dać radę. Czyli troszkę więcej energii potrzebujemy, 30 sekund ogólnie odpalenia tych silników w tej konfiguracji, 11 minut do wykonania manewru. No i zobaczymy. To nie będzie do końca proca grawitacyjna, bo nawet nie wiem, czy ten przelot koło Moona nam pomoże w jakikolwiek sposób, ale jeżeli będziemy wykonywali misje na inne planety, to być może będziemy wykorzystywali proce, efekt procy
grawitacyjnej, a więc przelotu w pobliżu innych ciał niebieskich, tak żeby wykorzystać ich grawitację. Skąd wiem, w którym kierunku ustawić się do manewru? No tutaj masz ten niebieski znacznik. Okej, chyba na styk wykorzystamy ten czułom. I musimy dokończyć kolejnym. Separacja. Spójrzmy tu, bo to będzie dość skomplikowany manewr. Jak widzicie, ten przelot koło Moona dość mocno zmienia naszą trajektorię. Ale to nie będzie tragedia, i tak mamy masę paliwa, żeby dokonać w trakcie lotu korekty. Czyli zróbmy to zgodnie z planem. I zobaczymy, co nam komputer tutaj pokaże. Okej, prawie gotowe. Powinno być spotkanie z Minmusem. I jest. Było przez chwilę przynajmniej. Dobra. Polish Milk, wielkie dzięki za, kurde, podarowanie kolejnego suba. Tym razem Karbosowi. Dzięki, dzięki. Z tego wyniknie. Dobra. Żniwiarz 3 rusza w daleką podróż. Tak więc najpierw przelecimy w pobliżu Moona. Patrzmy też na energię. Jeżeli nam ich nie starczy, to mamy jeszcze możliwość awaryjnego odpalenia silnika z alternatorem. No, zobaczymy. Ale to był chyba błąd, że zdemontowałem jednak te baterie. Ok, teraz zobaczmy. Właśnie, czy ja mogę już usunąć ten manewr? Okej. Czyli będziemy mieli przelot w pobliżu Moona za chwilę. Okej, nie wiem, czy to nam pomogło, czy nas przyspieszyło, czy też nie. Trudno powiedzieć. I jesteśmy na trajektorii do Minmusa, tak więc teraz tylko pytanie, czy nam starczy energii. Mamy jej sporo. Wykorzystaliśmy na razie gdzieś 5%, ale będziemy spowalniać. Czyli jeszcze przed nami wiele godzin podróży. No, zobaczymy. Transfer energii i przełączenie przednich baterii. A widzicie, bardzo szybko ubywa tej energii. A będziemy coraz wolniej lecieć tak naprawdę. Przyspieszmy nieco bardziej. A nie starczy energii. Dobra, wiecie co ja zrobię? W tej chwili bardziej niż mamy masę paliwa. Nie potrzebujemy paliwa, a zależy nam na czasie, tak więc ja zrobię coś takiego, że wycelujemy w Minmusa i będziemy jak najszybciej w jego kierunku lecieć, po prostu. Żeby ta podróż trwała jak najszybciej. Tu zaplanowanie manewru będzie dość skomplikowane, ale powinno dać radę. To jest kompletnie nieoptymalna trajektoria, ale tak jak mówię, zależy nam na czasie. 4 godziny. Też nie chcę przesadzać, bo musimy potem wyhamować, bo tu przyspieszymy na tyle, że będziemy na trajektorii ucieczki z Kerbina do przestrzeni międzyplanetarnej, tak więc musimy po pierwsze tu polecieć, po drugie tu wyhamować. No zobaczymy. Paliwa mamy masę w każdym razie. I zacznijmy już wykonywanie tego manewru. Ale to był błąd, że wymontowałem te baterie.
No zobaczymy. Czyli tak, ja mogę też już przesłać energię do tych baterii, bo ten człon odrzucimy z tymi bateriami. Tak więc przesiejmy energię tu. I potem, kiedy użyjemy tego silnika, to on troszkę podładuje nasze baterie. Co my tu mamy? Dio, wielkie dzięki za hojną donację. Dzięki wielkie za wiele godzin spędzonych przy twoich filmach. Okej, no cieszę się, że się podobają, że nie zanudziłem na śmierć. Dzięki, dzięki. Będzie, mam nadzieję, w przyszłości więcej materiałów, coraz ciekawszych. Tak więc w tej chwili przyspieszamy jak szaleni, tak żeby przemknąć przy olbrzymiej prędkości w pobliżu Minmusa. Chodzi o to, żebyśmy szybko tam dolecieli. I potem wyhamujemy tym silnikiem tutaj, który, miejmy nadzieję, podładuje przy tym nasze baterie. Ale tu wiele rzeczy może pójść nie tak. Zobaczymy. Pytanie, czy to 1200 energii w ogóle wystarczy, żeby dolecieć tutaj? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Dobra, ja już muszę odłączyć ten człon i już musimy ładować baterię, tak naprawdę. Czyli dokonajmy separacji. Okej, no ładuje trochę, ale na ile załaduje, to trudno powiedzieć. No cóż. Może jeszcze manewr poprawkowy, żeby troszkę zbliżyć naszą trajektorię do celu. Tu głównie chodzi o to, żeby odpalić silnik, tak naprawdę, żeby troszkę podładował bardziej baterię. Może spróbujemy też przyspieszyć, żeby to spotkanie było jednak szybciej. 3 godziny, 3,5 godziny. Nie mogę też jednak przesadzić, jeżeli przyspieszę za bardzo, to możemy nie wyhamować. Ale zróbmy to tak, żeby przelecieć maksymalnie blisko. W tej chwili obniżmy nasze periapsis na tyle, na ile się da. 76 tysięcy metrów. 53. 3, ok. Czyli to już praktycznie walnięcie w powierzchnię. 12 tysięcy, ok. Dobra, wykonajmy ten manewr. To jest kolejne 300 metrów na sekundę. Tylko potem będziemy musieli jeszcze wyhamować. No zobaczymy, ja nie mam wyboru. Muszę odpalić ten silnik. On musi podładować trochę baterię. Dobra, aż tak dużo paliwa nie zużyjemy. Ale czy będzie na wyhamowanie? Zobaczymy. A, i to nie ładuje jakoś tak strasznie dobrze. Oj, to był fatalny pomysł, żeby wymontować tę baterię. Dobra, zobaczmy, ile będziemy potrzebowali delta V na wyhamowanie. O, chyba nie wyhamujemy. 1000 metrów na sekundę? Nie sądzę. 1200. Chyba za szybko lecimy. Czyli tak, zobaczmy, 46 sekund musiałby być odpalony ten silnik. Tu nie, dobra. Ja się nie będę się oszukiwał. Nie mamy tu paliwa na 46 sekund aktywności tego silnika. Czyli tak, co możemy zrobić w tej kiepskiej sytuacji? Co dobrego możemy zrobić? Przelecieć blisko powierzchni i być może akurat mieć fuksa i przelecieć nad biomem, którego nie zeskanowaliśmy. A poza tym polecimy też do przestrzeni międzyplanetarnej i być może, jeżeli do niej dotrzemy, to moglibyśmy dokonać... Aha, nie mam termometru. Gdybyśmy mieli termometr albo barometr, to moglibyśmy dokonać eksperymentu na Kerbolu, ale nie możemy. Dobra, spróbujemy wyhamować, przelecieć w pobliżu
jakiegoś biomu. I tyle. To był błąd z tymi bateriami. Okej. Bo tak naprawdę do kolejnej technologii potrzebujemy 11 punktów nauki. Czyli jeżeli udałoby się nam dokonać jednego tylko eksperymentu, to już będzie sukces. Już możemy zwiększyć limit wagowy naszych rakiet z 250 do 600 ton. Czyli to zrobiłoby olbrzymią różnicę. To więc przelećmy najniżej jak się da, żeby tylko nie walnąć w powierzchnię. Ile to jest? 15 tysięcy metrów? Zaryzykujemy. Dobra, mkniemy z olbrzymią prędkością. Czy ja dobrze widzę? To chyba zły odczyt. Nie sądzę, żebyśmy lecieli względem minimusa aż tak szybko. 13 tysięcy metrów na sekundę? To jest... A nie, nie, bo nie jesteśmy jeszcze w jego strefie grawitacyjnej. Dobra. Czyli mamy 2 godziny do celu. Czy starczy nam energii na te 2 godziny do celu? No, tak na styk. Troszkę podładujemy baterię przy minmusie. Okej, docieramy do strefy grawitacyjnej minmusa. Troszkę podładujemy baterię, próbując hamować. Gdzie jest ten minmus? Jest. Ha, dobra. Czyli periapsa 15 tysięcy metrów zgodnie z planem. Obróćmy się więc już przeciwnie do kierunku lotu. W przygotowaniu do hamowania. Chociaż wiecie co, ten nasz pojazd jest lekki. Kto wie, może moglibyśmy zgubić te 1300 metrów na sekundę. Ale małe szanse chyba na to. No dobra. Dobra, no przemkniemy z dość dużą prędkością w pobliżu tego księżyca. I trzymajcie kciuki, żeby to był biom, którego nie zeskanowaliśmy. Dobra, tutaj badań. Zobaczmy, na jakiej wysokości można dokonywać. Niska orbita. 30 km, ok. Na razie mamy 90. Pytanie, kiedy zacząć hamowanie? Ile mamy do periapsy? Minutę ponad. Chyba tak 30 sekund przed odpalę silnik. Dziesięć tysięcy metrów, 50. Bo zeskanowaliśmy 4 biomy, a 5 mamy wciąż do zeskanowania. Tylko musimy poczekać na niską orbitę, 30 tysięcy metrów. Też monitorujmy sytuację tutaj. Okej, za chwilę zacznę hamowanie. Jak widzicie, mkniemy bardzo szybko. Patrzcie, to jest bez przyspieszenia czasowego. A jak szybko poruszamy się względem powierzchni. Dobra, hamowanie. Niziny. Nie było, okej. Okay. Czyli mam... Dobra, moi drodzy, mamy już kolejną technologię. Rozpocznijmy transmisję. Stoki były. Niziny transmitujemy w tej chwili. Transmisje zużywają energię, ale troszkę ładujemy alternatorem. Dobra, czyli mamy już 25 punktów nauki. Kurde, może jednak wyhamujemy. Jak sobie pomogę RCS-em? Okej, nie doceniłem naszego pojazdu. Ja chyba wykończę tą orbitę RCS-em. Jeżeli to możliwe, bo mamy dużo więcej monopropelantu niż potrzebujemy. Nie no, chyba wyhamujemy jednak. Równiny były.
Tak, RCS całkiem nieźle daje radę. O, widać maleńką planetę Kerbin na horyzoncie. Niziny były. Dobra, może skupmy się na wykończeniu orbity. Dobra, może minimalnie odpalę silniki, bo tego ciekłego paliwa wciąż troszkę mamy. Ale będziemy go też być może potrzebowali na zmiany, do zmian nachylenia orbity. Dobra, dokończmy to już RCS-em. Czyli tak, no, obniżmy to poniżej tych 30 tysięcy metrów i tyle. Ha, o kurde, no to jest już bardzo na styk. Bardzo na styk ta misja. Tylko też martwię się o energię, nie? Bo nie wiem na ile, nie wiem na ile skanów to będzie. Okej, dobra, jest już ta orbita odpowiednia. Im niższa, tym szybciej będziemy się poruszali i szybciej zaliczymy teoretycznie inne biomy. Dobra, ja wpiszę tutaj już... Zrobiliśmy niziny, nie? Czyli tak, mamy do zeskanowania te jeziora. Ogólnie... Tak, musimy przelecieć nad jeziorami i zrobić skany grawitacyjne nad tymi słonymi, czy też lodowymi jeziorami. Tutaj przelecimy nad jednym za chwilę, widzę. Tak, tylko cztery jeziora mamy do zaliczenia. Dobra, przyspieszmy troszkę czas. Hekeze mówi, że jeden skan zabrał coś koło 150. Tylko wiesz, ja wtedy miałem też odpalony silnik, nie? I on generował energię. O, widać Moona i Kerbina w oddali. I tu przelecimy nad powierzchnią jednego z jezior. Przygotujmy się. Czas pracuje na naszą niekorzyść, oczywiście zużywa naszą energię. O, dobra. Czyli tak, pierwszy biom. Płaszczyzna Minmusa. Od razu to zaznaczę w tym pliku. Czyli jeszcze trzy. Mamy wielką płaszczyznę, większą płaszczyznę i mniejszą płaszczyznę. Ok, czyli musimy celować w tej chwili w inne jeziora. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Lecimy tędy. To być może jest mniejsza płaszczyzna, to małe jeziorko. To więc poczekajmy, aż dotrzemy na miejsce. Energii ubywa oczywiście. Ale zawsze możemy raz jeszcze odpalić silnik, żeby odrobinę nasze baterie podładować. A, tylko że Minmus się obraca. Obraca się i dlatego też uciekamy tutaj. Dobra, ja odpalę silnik troszkę na bok. Zmienimy ustawienie. Tak, ja odpalę silnik troszkę w bok względem kierunku lotu, żeby nachylić naszą trajektorię. Dobra, miejmy nadzieję, że przelecimy nad... A, tylko za wysoko, cholera. Dobra, to obróćmy się tak, do kierunku lotu i wyhamujmy troszkę RCS-em. Czyli dyszę w przeciwnym kierunku. To powinno obniżyć apoapsy poniżej 30 tysięcy metrów. Dokładnie. I miejmy nadzieję, że przelecimy nad tym jeziorkiem. Oj, chyba na styk. Kurde, no. Kurde, nie przeleci...
To jest to jezioro? Dziwne. Dobra, czy dalej coś zaliczymy? Nie, teraz idealna by była jakaś taka trajektoria. Czy ja tu mogę dokonać jakiegoś przychyłu naszej orbity? O, coś takiego byłoby spoko. 200 metrów na sekundę, nie wiem czy to da radę. Ajajaj. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Energii ubywa. Dobra, tu zróbmy, zaplanujmy manewr. Chodzi o to, żeby przelecieć nad tymi tu jeziorami. Okej, prawie dobrze. Dobra. Dobra, to będzie nasz ostatni manewr i miejmy nadzieję, że nadlecimy nad jakieś lepsze miejsca. Paliwa powinno na to starczyć, 4 sekundy tylko. I poczekajmy, no 21 minut, w trakcie których zużyjemy nieco więcej energii, ale co zrobić? Tak, ja jestem zadowolony ogólnie, bo mamy na kolejną technologię, ale no wiesz, super by było, gdybyśmy te wszystkie 4 pozostałe eksperymenty dokonali. Sorry, 3. Tylko 3 potrzebujemy chyba. Okej, mamy niemal miejsce wykonania manewru. Odpalmy silnik. Dobra, mamy nawet... Kurde, mamy jeszcze paliwa ogólnie. Ale słabo to. Minimalnie podładowało nasze baterie. Nie można na tym polegać jako na źródle energii. Dobra, teraz zobaczmy, czy przelecimy nad jakimiś jeziorami. Tutaj chyba nic, aż na drugą stronę Księżyca. Chociaż tu? Może? Tak nie widać do końca. No mamy jeszcze gdzieś na dwa skany. Dwa skany moglibyśmy wykonać. Ok, przelecimy tu, nad tym. Jaka następna misja? Powtórka misji z Moona. Ok, mamy wielkie płaszczyzny. Czyli kolejne 25 punktów nauki. I czy jeszcze coś wyciśniemy z tego pojazdu? To jest pytanie. Przelecimy też nad tym. To też jestem przekonany, że jest biom, którego jeszcze nie badaliśmy. I wiecie co, ja chyba odpalę tam silniki, żeby wypalić do końca paliwo. To już będzie taka desperacka próba podładowania baterii, która doprowadzi do rozbicia prawdopodobnie tego pojazdu, ale zależy mi na tym ostatnim skanie.
Dobra, za chwilę nadlecimy nad cel. I ja już odpalę silnik do hamowania. Tak, żeby troszkę podładować baterię. O, hej, ochrona. Kurde, aż przesadziłem troszkę? Czy mogę to zniwelować RCS-em? Dobra, bo teraz stoimy w miejscu nad powierzchnią, zawisnęliśmy, można powiedzieć. A chcemy szybko dotrzeć nad jezioro. To więc odpalmy silniki, wiecie co, w kierunku jeziora tak naprawdę. Wypalmy to paliwo do końca, podładujmy baterię i rozbijmy się w ładnym stylu na powierzchni tego jeziora. O, może trochę przesadziłem z prędkością w sumie, ale dobra. Żebyśmy skan zdążyli wykonać, znaczy transmisję. Okej, to są stoki i dobra, pomniejsze płaszczyzny. Transmisja. A, tylko czy zdążymy zanim się rozbijemy? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Dobra, misja wykonana. Czyli tak, to są pomniejsze płaszczyzny. Tylko jeden biom został do ogarnięcia na Minmusie. Zaledwie jeden. Misja bardzo udana, pomimo przeciwności losu. Jednak misja bardzo udana. Okej, okay. Dobra, żniwiarz 3, misja wykonana. Wracamy do centrum kosmicznego. I zobaczmy, ile mamy punktów nauki. 269, czyli mamy na kolejną technologię.